One Man Show. Adela, idymy. Jeżeli wtorek, to jesteśmy w Belgii. Taka była kiedyś komedia o wycieczce wodę Japończyków, którzy tak, poniedziałek Francja, wtorek Belgia, środa Holandia, czwartek Polska, piątek Moskwa, sobota Pekin. Ja tak pomyślałem w tej chwili, że gibis piłki nożnej to ma przerąbane, mianowicie codziennie jest w innym kraju, już ciężko spamiętać jakkolwiek, co by się nie działo, jakkolwiek ktoś jest doskonały, co, kto z kim grał, jak i tak dalej, czy mu się śniło, czy nie śniło. No ja niestety tak też już powoli mam, że się gubię i muszę po dniach tygodnia poznawać. Aha, jak wtorek to Liga Mistrzów, a jak sobota, niedziela to może jakaś liga, piątek wieczorem też, jak Legia to niedziela 18, no to już takie, bo naprawdę te głowy są nasze kompletnie zdemolowane. No ale dobra, zobaczę, czy wasze są też zdemolowane. José Hernández. Paweł, kogo z osób piszących aktualnie na Weszło, oprócz ciebie i Krzysztofa Stanowskiego, najbardziej cenisz? Jak oceniasz poziom tej strony piłkarskiej? Czy gdziekolwiek pisze się o piłce lepiej, ciekawiej? Na Weszło też piszą śmiech w wywiadach. Mówiłeś im, by oni tego nie robili? Tak od końca zacznę o ze. Mianowicie, oczywiście, że wiele razy mówiłem, że się nie pisze śmiech, tak samo jak się nie pisze płacz w nawiasach. Ale mówiąc szczerze, młodzież to mnie w ogóle nie słucha. No a co mam zrobić? Mnie nawet własne dzieci nie słuchają. To obcy chłopcy mają mnie słuchać, a przecież nie będę ich lał, bo to są chuderlaki wszystko. Jak już mówię o chuderlakach, to kogo ja najbardziej cenię? No oczywiście, że tego, Ciągałkę, bo jest przebojowy, dociekliwy, no taki jak się wciśnie przez dziurkę od klucza. I no jest generalnie może nie tyle dobrze poinformowany, bo bym przesadził, ale wiedzę tę taką dostępną, czyli biały wywiad. To biały wywiad to, słuchajcie, najlepsze wywiady świata. To opierają się na białym wywiadzie, czyli na zdobywaniu informacji, niby ogólnie dostępnych, ale te informacje trzeba kojarzyć. No więc Ciągała jest naprawdę najlepszy i lecę dalej. No, reszta chłopaków to musi przede wszystkim zadbać o to, że jak ja przychodzę do nich do redakcji Weszło, żeby mnie czymś poczęstować. Tam jeszcze nigdy w życiu mnie nawet chipsami nie poczęstowali, papierosem, niczym po prostu. Siedzą i klepią w te komputerki i ten. I tak, jeżeli mam zdradzać tajemnice kuchni, to mówiąc szczerze, trzecia liga dół tabeli. Ale z trzeciej ligi, pamiętajcie, można też awansować. Ja pamiętam, jak grał Brian Clough, to dobry przykład, taki fajny coach. Zajebisty film jest o nim, angielski. Mianowicie Brian Clough przejmował drużyny nisko, gdzieś w drugich ligach, a lądowały na szczycie i rok w rok robili postępy o 20, o 40 pozycji. No i w końcu przejął taki klub, który się nazywał Nottingham Forest. I ten Nottingham Forest, takiej wsi kompletnej, bo jakby ktoś był w Nottingham, to tam się od czasów Robin Hooda niewiele zmieniło. Lasy Sherwood dalej są i nawet dąb jest tego Robin Hooda. No to wyobraźcie sobie, ten Nottingham Forest dwa razy wygrał Puchar Mistrzów, czyli musiał też zdobyć Mistrzostwo Anglii. Dwa razy zdobył Puchar Mistrzów, grając naprawdę średnimi zawodnikami. Najbardziej kochałem Johna Robertsona, lewoskrzydłowy taki Szkot, malutki. George Best pisze, że palił papierosy na treningach nawet w trakcie gier, tylko chował kiepa w ręce, żeby tego. I się zawsze zastanawiali, czy go to nie parzy, no ale widocznie miał to już obcykane. Ja kiedyś umiałem papierosa, jak przychodził nauczyciel, to połknąć tutaj. Znaczy schować po prostu. Jak nauczyciel przechodził, to się i dym się wypuszczał. Więc wracając do tego Briana Clougha, zwanego klaunem, więc dziennikarze Weszło, czy normalnie ci piszący na Weszło, to lepsze słowo nawet, to są naprawdę bardzo fajni, ale na tej na razie drodze wznoszącej. Ja jestem na schodzącej, oni wznoszącej, więc gdzieś się pewnie któregoś dnia miniemy. Pewnie na cmentarzu. Czy jak oceniasz poziom tej strony piłkarskiej? No umówmy się, jest zajebista i ja lepszej strony nie znam, chociaż wiem, że się napinają tam i gazeta ma swoją stronę, przegląd ma swoją stronę, tam nawet telewizję próbują robić, to co? Telewizja chyba religia, ja nie wiem, to jakieś w ogóle kompletnie nietelewizyjne jest, o to mi chodzi. No przy kamery mają taką samą jak Karol. No i nawet co najśmieszniejsze, Karol kamerę stawia i idzie spać. No.
robotę ma zrobioną, a inni się napinają, ganiają tego śmego, nic z tego nie wychodzi, bo w telewizji jeszcze ktoś musi się pokazać i się odezwać w miarę ciekawie. Więc poziom strony jest no, najlepszy w Polsce, to z żadnych wątpliwości, czy gdziekolwiek pisze się o piłce lepiej i ciekawiej. No nie, ciekawiej nie zawsze, bo wiem szczerze, piłka czasem jest smutna, nudna i o tym też trzeba napisać. Ja na przykład nie znoszę not, wystawianie not. No, zazwyczaj noty wystawiają ludzie, którzy nie mają pojęcia, nie odróżniają lewej nogi od prawej. No i to w ogóle śmieszne to wszystko jest, no ale powiedzmy, że niektórym te noty akurat się bardzo, bardzo podobają. Na weszło, aha, to o tym śmiechu w wywiadach to już mówiłem. Dobra, lecimy. Eddie Murphy, dobra. Cześć Paweł, ostatnio czytałem książkę Paula Mersona, jak nie być profesjonalnym piłkarzem. Sam tytuł jest fajowy, książkę Paula Mersona, chociaż Michał Liskiewicz by powiedział, że to na pewno błazenada, ale ja akurat wolę takie błazenady, w której pisze o swoich licznych przygodach z alkoholem, narkotykami i hazardem. Mimo swoich słabości Merson wraz z kolegami z Arsenalu osiągnęli znaczne sukcesy sportowe. Jak sądzisz, czego brakuje dzisiejszym polskim piłkarzom w osiąganiu sukcesów? Czy polscy piłkarze cierpią wyłącznie z braku umiejętności, czy raczej brakuje im charakteru w osiągnięciu sukcesów na arenie międzynarodowej? O, jak się rozpisał ten Eddie Murphy. Wydawało mi się, że Eddie Murphy tylko śmiać się potrafi. Zaraz, lecimy dalej. Gdzie? Z opowieści Mersona można także wywnioskować, że w czasach jego gry w piłkę piłkarze mieli taryfę ulgową w mediach, ponieważ nie każda libacja alkoholowa kończyła się na drugi dzień na pierwszych stronach gazet. W dzisiejszych czasach piłkarz wypije jedno małe winko w samolocie albo wypali fajkę pod prysznicem i od razu robi się z tego afera koperkowa. Kiedyś piłkarze mieli o wiele gorsze wyskoki, nie robiono z tego takiego dramatu jak teraz. Czy nie uważasz, że media piszą o takich skandalach, bo nie mają nic ciekawszego do zaoferowania? No więc ja muszę tak powiedzieć Eddie, że co do Paula Mersona, super zawodnik. Mnie się nawet podobało, nie wiem, nie czytałem tej książki, ale podobało mi się, jak Merson mówił, że wszyscy w Anglii grają, ponieważ jest to taki hazard powiedziałbym państwowy. I nawet paręnaście lat temu, pamiętam, jak królowa matka, czyli matka tej obecnej królowej Elżbiety II, królowa matka już miała 100 lat i chodziła po torze w Ascot, to był tor taki, gdzie te najsłynniejsze gonitwy się odbywają. I wyobraźcie sobie, chodziła z znaczy nie z flaszką, tylko z ginem, zawsze szklanka w ręku koniecznie i cały czas łoiła, piła jej wysokość, królowa matka. Więc pobijała ten dżin, tak jeden za drugim, a w drugim miała w drugim ręku zeszyt z typami gonic, bo ona oczywiście obstawiała, mimo tego, że miała parę miliardów, to zawsze te parę funciaków, jak wygrała, to się bardzo, bardzo cieszyła. No i raz królowa matka złamała nogę. Wydawało się, że odpuści sobie wyścigi. No w Anglii wyścigi są codziennie. No i takie, akurat w Anglii byłem, oglądam telewizję, patrzę, królowa matka z nogą w gipsie popieprza po tym Ascot całym. No oczywiście tak, tu zeszycik z typami, a tutaj szklaneczka ginu. Mówiąc szczerze, chciałbym mieć taką królową. Niestety ci nasi to są smutni, ale nie tylko nasi królowie, tylko też nasi piłkarze. Ja nie zapomnę przypadku jak zatrzymano nad ranem Rogera Guerreiro. Czwarta rano, kontrola do alkoholu. 0,00. I ja pomyślałem sobie, tak jak oni piją, to tak grają. Naprawdę wolałem tych ludzi typu Merson, typu Tony Adams. Pamiętajcie, bo wy się bardzo często śmiejecie z pijaków. Tony Adams w swojej książce pisał, że wypijał dziennie 15 piw, a tam piwo większe, są pinty takie trochę większe, bogatsze niż u nas zwykła puszeczka. 15 tych pint piwa, ze 3 flaszki wina, no i tam z flaszkę gorzały. Codziennie grał w kadrze Anglii. No i tam skierowali go, trafił gdzieś tam samochodem w płot, rozbił parę cegłówek, wsadzili go na odwyk tam na pół roku do jakiegoś zakładu zamkniętego. On potem wyszedł i wyobraźcie sobie, zrobiono go kapitanem reprezentacji Anglii, takim skipperem, jak oni mówią, takim sternikiem. No i został kapitanem reprezentacji Anglii. Zobaczcie, jaka jest różnica. W Polsce to tak już do końca życia do człowieka przylgnie i się już tego gówna nie odklei. A w Anglii sobie myślą, jak pije,
to on dopiero weźmie tych pijaczków tam za mordę, on dopiero ich pociągnie do zwycięstwa i God Save the Queen to będzie God Save the Queen, a nie jakieś tam jeszcze Polska nie zginęła, tak jak się śmieją, jak wychodzili piłkarze pod przywództwem takiego chudego jednego na Wembley i któryś krzyczał Polacy do boju! No, Polacy do boju to musi być konkretne, to muszą konkretni ludzie, ale fajnie, że Eddie, że wspomniałeś Paula Mersona. Natomiast co do mediów, no media kiedyś pisały i teraz piszą, tylko że kiedyś miały o kim pisać, bo byli lepsi piłkarze, a dzisiaj mówiąc szczerze, tych dobrych piłkarzy to my znamy z ich pięciu i każdy zna na pamięć. Tam Ronaldo, Messi, Ibrahimowicz, tak. I koniec. No. Thomas Müller na przykład, jak oglądałem ostatni mecz Bayernu, zobaczyłem, że ma takie pryszcze na szyi, na gębie. Ja w ogóle nie wiem dlaczego, ale jak Niemcy twarz mają, to ja powiem gęba, a nie powiem twarz. No ale tak już mam, nie? Ja wychowany w Warszawie, pamiętajcie, jeszcze zburzone kamienice stały i spalone domy po wojnie, więc ten. I nam tłumaczono zawsze naszą nędzę, słusznie zresztą tym faktem. No i patrząc same pryszcze, takie jak kiedyś Katrin Krabbe, jak wszyscy, co trochę za dużo prochów biorą. Ja nie chcę tu insynuować niczego, to nie jest moja rola, natomiast zaniepokoiło mnie to. O, to mnie zaniepokoiło, że oni mają tyle pary, a my nie mamy. Bardzo możliwe, że to wyjdzie kiedyś i no co ja wam będę mówił. Przy kolarzach też się okazało, że słynny ten doktor Fuentes, ten co szprycował nie tylko kolarza Armstronga, a nie tylko tenisistów Nadala, ale również, jak to napisał jeden z sportowców we wspomnieniach, w szatni, w takim punkcie przyjęć u doktora Fuentesa w Madrycie często spotykałem piłkarzy Realu i Barcelony. No proszę, i doktor Fuentes przeprowadził się teraz, przeniósł się teraz do Ameryki Południowej, wyobraźcie sobie, siedzi tam w jakiejś dżungli, w jakiejś haciendzie, no i sportowcy tam suną dalej do niego. Jest to oczywiście niemoralne, dlatego ja jestem zwolennikiem teorii Juana Antonio Samarancha, byłego szefa MKO, który powiedział, że doping trzeba dopuścić, wtedy przynajmniej kto ma lepszy, to będzie wygrywał. Jak ktoś chce mieć dwie głowy albo trzy jądra, to jest jego sprawa. Piotr Nowak. O, to ależ tych pytań Piotrek dał. Muszę wam powiedzieć, Piotr Nowak to jedno z najpopularniejszych imion z nazwiskiem, bo poza super moim kumplem Piotrusiem Nowakiem ze Stanów, on teraz jest trenerem jakiejś wysepki na Pacyfiku, no to jeszcze widziałem na liście polskich miliarderów nazwisko Nowak i imię Piotr, ale to jakiś inny. W każdym razie myślę, że nie ten, co na Weszło pisze. Pierwsze, jak sądzisz, czy 72-letni Orest Lęczyk wróci jeszcze na ławkę trenerską, a jeśli tak, to w jakim klubie ty byś go widział? Ja bym go widział w klubie tych starców, no bo mówiąc szczerze, on tak zawsze trochę tak wolno marudzi. Raz w życiu żeśmy usiedli, tak normalnie gadali, miał dobry humor, wypił parę drinków, ale tak generalnie jest to taki człowiek, który trochę jest toksyczny, więc nie widziałbym go w żadnym klubie, w którym chcą trochę życia, ale on pracował, słuchajcie, w Lubinie, na pewno ma górniczą emeryturę, tak mi się wydaje. A nawet myślę, że nie tylko Andrzej Strelał też podejrzewam, że tam pracował, więc lata pracy pod ziemią na pewno ma zaliczone. Słuchajcie, oczywiście każdy może powiedzieć, że emeryci 70-letni też są trenerami, no przecież były przypadki, że się osiągało wyniki. Bobby Robson to tak pierwszy z brzegu przykład, ale wydaje mi się kapitalna jest postawa Piotrze drogi Juppa Heynckesa, który prowadził Bayern, wygrał Ligę Mistrzów, po czym zakończył karierę i miał propozycję z Hiszpanii, mógł do Realu pójść, mógł pójść w wiele miejsc. On powiedział, mam 67 lat i chciałbym odpocząć. I to jest fajne. I ten Heynckes, ja nawet nie wiem, gdzie on jest, ale na pewno śledzi piłkę, ale leżąc na tym, na hamaku albo mocząc nogi w swoim jednym z 12 basenów. Więc nie wracajmy. Czasem lepiej, jak ktoś jest pamiątką, taką żywą pamiątką. Szanujemy Oresta przecież za jego wyniki, a nie za to, że ma akurat 72 lata. Dwa. Jaką przyszłość stoi twoim zdaniem przed trzecioligową Polonią Warszawa? I czy to dobrze, że w Warszawie faworyzuje się tylko jeden klub? No, ja powiem tak. No, były takie momenty, że faworyzowało się Polonię i ona miała nawet mistrzostwo Polski, ale
ale tego nie potrafiła spożytkować. To nie jest wina przecież Legii, że tak się stało, bo Legia z Polonią lubiła grać. Nawet kiedyś, nawet pamiętam, takie największe ognisko w Warszawie. Było to jak ten, jak się spalił stadion Polonii, a te, ja dałem wtedy, to mecz się skończył 0-0, ja pamiętam, że dałem tytuł, no w Gazecie Wyborczej, to śmieszne było, że nie padła żadna brama. A kolega Tomek Smokowski z Kanał Plus mówi: Paweł, dlaczego nakłamałeś w tekście? Ja mówię: jak nakłamałem? No bo napisałeś, że nie padła żadna brama, a przecież padła brama, ta od ulicy Konwiktorskiej. No i rzeczywiście od ulicy Konwiktorskiej została wyłamana i tak dalej. Wydaje mi się, że przyszłość przed trzecioligową Polonią Warszawa jest taka, że ona będzie grała w drugiej lidze, chociaż no jak czytam, że tam jakiś piłkarz Czerkas, który przyszedł ratować Polonię, ma gorsze wyniki wydolnościowe niż juniorzy, no to mnie to trochę martwi, bo Czerkas ma 30 lat i powinien mieć lepsze wyniki badań, zwłaszcza biegowych, i jeszcze trzymając dwóch juniorów tutaj na ramionach. No to jakieś nieporozumienie. Już pamiętam, jak już Polonia brała takich emerytów z przeszłością i się okazało, że na tym dobrze nie wyszła. Bo to w piłce odwrotnie jak w dziennikarstwie. W dziennikarstwie jak ktoś jest starszy, to może być lepszy. A w piłce nożnej jak jest starszy, to mogę tylko powiedzieć, jak jest w filmie Pulp Fiction, Marcellus Wallace mówi do Bruce'a Willisa, do boksera, mówi tak: pamiętaj, że na starość wino kwaśnieje. I to dotyczy różnych historii. 3. Czy Louis van Gaal przywróci twoim zdaniem dawny blask Manchesterowi United? Ja muszę powiedzieć, nie lubię tego. O, to mogę powiedzieć, smutny typ, bo on jakiś tak wygląda obleśnie. Zrobił dobre wyniki w paru miejscach. Paru piłkarzy wychował, ale to było dosyć dawno, dawno temu. Wydaje mi się, że nie przywróci. Zresztą nawet sugestie, że teraz Manchester szuka dalej nowego trenera, to pokazują te sugestie, że z Anglii przecież, nie moje, że United szuka jednak dalej tego Fergusona, nie udało się z Moisem, z tym Van Halem, no przecież no widać, mistrzostwa Manchester nie zdobędzie. Więc to on na pewno dawnego blasku Manchesterowi nie przysporzy, znaczy dawnemu, zależy któremu, bo ja kiedyś kibicowałem Manchesterowi United i muszę powiedzieć, że to najzabawniejsze wtedy, kiedy był słaby, kiedy wszystko przegrywał, ale kibicowałem ze względu na legendę, na tragedię, na wypadek lotniczy. Natomiast potem jak zaczął wygrywać non-stop, to dziękuję. Nein danke. Czy ujrzymy kiedyś 4? Czy ujrzymy kiedyś w One Man Show tajemniczego dotychczas Karola? Ja wam muszę powiedzieć, Karola to ja w ogóle wymyśliłem, bo to zamiast Karola to działa specjalny system. Tutaj maszyna losująca daje pytania, maszyna inna podjeżdża kamerą i tak dalej. A jeszcze inna maszyna podaje mi te serwetki Velvet. I ten Karol nie istnieje. Karol jest po prostu takim moim własnym pomysłem, ale jeżeli kiedyś się narodzi, to go wam powiem. On nie jest w ogóle tajemniczy, tak a propos. Karol jest dosyć fajny, muszę wam powiedzieć z ciekawostek, zajebiście gra na gitarze. Natomiast niech nie próbuje śpiewać. O Karolu to jeszcze mogę powiedzieć to, co o śpiewaku w filmie Race, bardzo, bardzo znanym, kultowym, mianowicie analizują piosenkę jakąś i ktoś mówi tak: trzeba przenieść Karola do sekcji gimnastycznej. Po pierwsze, nie będzie sam, tylko w kolektywie. Po drugie, nabierze więcej optymizmu, jeszcze więcej optymizmu. A po trzecie, przestanie śpiewać.